Bernard pochodził z znakomitego rodu. Urodził się we Francji, na zamku. Wzrastał pod opieką rodziców, którzy odznaczali się wielką pobożnością. Wysłali go do kolegium. Tu wyróżniał się jako bardzo religijny, skłonny do kontemplacji chłopiec. Ukończywszy swoją szkołę, zaczął studia teologiczne i biblistyczne. Po śmierci matki, obawiając się pułapek i pokus tego świata, zdecydował się wstąpić do nowo założonego zakonu cystersów o bardzo surowej regule. Z czasem stał się jego największą ozdobą. Przekonał swoich braci i kilkuset innych przyjaciół, którzy idąc za jego przykładem, także rozpoczęli życie zakonne. W roku 1113 Bernard wraz z 30 młodymi ludźmi z wybitnych rodzin udał się do opata świętego Stefana. Pod jego duchowym kierownictwem odbył z wielką gorliwością nowicjat, a po roku złożył swoje śluby zakonne. Wkrótce potem przełożony, dostrzegłszy ogromne postępy w jego życiu duchowym, wysłał go z 12 mnichami, polecając założyć nowy klasztor, który później stał się znany jako opactwo w Clairvaux. Bernard został od razu mianowany opatem i rozpoczął działalność, która spowodowała, że uważano go za jedną z najwybitniejszych postaci XII wieku. Założył liczne klasztory, napisał wiele różnych dzieł, odbywał też szereg podróży. Oferowano mu nawet kilka biskupstw, ale zawsze odmawiał. Zyskał sobie ogromny autorytet. Nawet papieże stosowali się do jego rad. Papież Eugeniusz III upoważnił go do ogłoszenia drugiej wyprawy krzyżowej. Posłuszny najwyższemu kapłanowi przyjechał wzdłuż i wszerz Francję i Niemcy, wzbudzając wśród szerokich mas wielki entuzjazm dla świętej wojny. Późniejsze niepowodzenie wyprawy sprawiło, że przeciwko świętemu podniosły się protesty i głosy oburzenia. On jednak znalazł na nie właściwą odpowiedź, tłumiąc niepowodzenia grzechami krzyżowców. Zmarł 20 sierpnia 1153 roku. Był obdarzony niepospolitą łaską czynienia cudów. Boże, który obdarzyłeś swój Kościół świętym Bernardem, pełnym gorliwości błyszczącym jasną i gorącą miłością, spraw, aby za jego wstawiennictwem ożywiał nas ten sam duch, byśmy zawsze żyli jako dzieci światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.